Witajcie. Dzisiaj chciałbym zrobić przegląd serii LEGO Ninjago, a dokładnie LEGO Ninjago numer 6 na 2023 rok. Cena tego oto magazynu jest 19,99 zł. Sprośmy dodatki od tego magazynu, a prezentami dołączonymi do tego pytania są: złoty Zane, złota karta limitowana numer 22 z 8 serii kart LEGO Ninjago. Akurat komiks LEGO Dreams, właśnie to jest nowość od LEGO, od Blue Ocean, który będzie dodawany do magazynów. Komiks LEGO Dreams. Komiks LEGO Dreams. Na okładce mamy Cola wraz z Kajem z 16 sezonu. Zaprezentowaną figurkę Zayna, jak możecie tutaj zauważyć. Zayna, komiks. Przejdźmy do środka tego oto magazynu. A w środku reklama magazynu LEGO Avengers, spis treści. Tutaj mamy zabawkę naszego Zayna. Pierwszą misję, drugą misję, tą pierwszą misję, popsute śmigacze. Drugą misję, Miglista Wizja. Reklamę magazynu LEGO Minecraft. Komiks, część pierwsza, trudna naprawa. Tu jest komiks. Misje, po skarby z klaczem. Plakat, pierwsza część plakatu. Drugi plakat, siła mecha. I druga część plakatu z Ninjago z 16 sezonu. A to nie ma zaprezentowane, myślałem. Poczta, komiks, część druga, właśnie, info, loty zwycięzców. Misja kolejna. Otoczony. Misja otoczony. No i gra. Tempo. Gra pod tytułem tempo. No i na ostatniej stronie mamy zapowiedź kolejnego magazynu, gdzie będzie Onigarmadon plus katana skrystalizowany. A na ostatniej stronie reklama LEGO Ninjago Legacy, tym razem nie magazyn, a komiks. Tak się prezentuje cały magazyn, a więc przejdźmy do dodatków. A dodatkami, jakie będą, to jest figurka Zayna. Sobie otwórzmy. I szybko włóżmy. Akurat. No, sobie tutaj już wszystko wyjmę i wam zaraz to złożę. I się widzimy. Jak możecie zauważyć, tutaj już nie ma nic. Więc sobie przejdźmy do składania. To się zaraz do was odezwę.
A więc tak się prezentuje figurka naszego Zaina. Jeżeli chodzi o rączki, no to tak się one prezentują, takie złote, fajne. One druki na rączkach, na torsie i nóżkach. To jest dobrze to zadrukowane. Tutaj z tyłu, jak możecie zauważyć, też jest na druk. Tak się prezentuje jako broń. To jest po prostu garstka kolejnych elementów do wykorzystania. No i tyle, tak się prezentuje to z figurki. A tak się prezentuje karta z krystalizowany piotr. Więc to tyle z materiału. Do zobaczenia. Cześć.